Witam wszystkich, którzy oglądają i śledzą mój kanał. Ponieważ jest to nasze pierwsze spotkanie w nowym roku, wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, z wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, zdrowia i realizacji zamierzonych planów. Dzisiaj temat taki troszeczkę refleksyjny, podsumowujący ubiegły rok na gruncie nieruchomości, tego, jak bardzo zmienił się rynek nieruchomości. Są to tylko i wyłącznie moje spostrzeżenia. Każdy z Was może zupełnie inaczej odbierać to, co się zmieniło na rynku. To, co ja zaobserwowałam i też o czym rozmawiam ze swoimi klientami, no to na pewno pandemia bez dwóch zdań zmieniła ten rynek. Najbardziej myślę, że uległ on zmianie na gruncie najmu, zarządzania najmem. Niemalże całkowicie został wyeliminowany, póki co, najem krótkoterminowy, więc klienci musieli się przestawić na te najmy średnio i długoterminowe. To jest pierwsza rzecz. Druga, ceny wynajmu mieszkań, mówię tu też o gruncie warszawskim, no znacząco uległy obniżeniu. To na pewno. Kiedyś wynajęcie mieszkania w Warszawie, kawalerki poniżej 2000, no to była naprawdę okazja. W tej chwili znalezienie takiego mieszkania wcale nie jest trudne. Złożyło się na to na pewno mniejsza liczba najemców, brak studentów, praca zdalna. Ale też złożyło się na to fakt, że tych mieszkań jest nieco więcej, bo jakby ci, którzy byli tylko w rynku najmu krótkoterminowego, no przestawiają się na ten najem długoterminowy. To też zupełnie tych mieszkań jest troszeczkę więcej. Najbardziej chyba odczuli to inwestorzy, którzy kupowali mieszkania z myślą o wynajmowaniu ich i kupowali je na kredyt, licząc na to, że czynszami, wynajmem będą mogli spłacać raty kredytu za to mieszkanie, więc tutaj troszeczkę te osoby, no na razie jeszcze myślę, że troszeczkę wyczekują, co będzie dalej. Obniżają te swoje ceny, wystawiają na przykład mieszkania na kwarantannę. To było bardzo takie powszechne na początku, w pierwszych tygodniach pandemii. Czyli tak jak mówię, najem na pewno najbardziej odczuł. Jeżeli chodzi natomiast o sprzedaż, no to ja zaobserwowałam mniejszą możliwość, zdolność, chęć negocjacji ceny, obniżania ceny sprzedaży tej, w przypadku właścicieli mieszkań. Nie bardzo właściciele chcą rozmawiać o cenie. Tutaj naprawdę trzymają się tego swojego słynnego powiedzenia: jak się znajdzie ktoś, kto zapłaci tyle, ile chce, to sprzedam. Jest też takie jakaś forma wyczekiwania właścicieli mieszkań, bo sami nie wiedzą, jak sprzedadzą, czy na przykład kupią za to coś innego, czy też w dobrej cenie, no jakby wyczekują i przez to nie chcą negocjować cen. Jeżeli chodzi o klientów kupujących, to myślę, że jest ich też mniej, ponieważ no nie wszyscy kupują za gotówkę nieruchomości. Gro osób kupuje posiłkując się kredytem,
i z uwagi na jakąś obawę co do stabilizacji swojego zatrudnienia, no gdzieś tam ta chęć podejmowania decyzji o zakupie na kredyt, no na pewno uległa zmianie. Oczywiście na to też wpłynęły banki, które udzielają kredytu, ta ich no, większa ostrożność w udzielaniu kredytów hipotecznych. Oczywiście mieszkania małe, 30 kilka metrów kwadratowych, no jak się pojawiają na rynku w takiej rozsądnej cenie, to nabywców znajdują, ponieważ zawsze jest grupa osób, która dysponuje własnymi środkami, gotówką i te nieruchomości kupuje. Dodatkowo myślę, że w większym stopniu pojawiły się osoby, które jeżeli się wahały, czy kupić nieruchomość, posiadając jakieś tam środki finansowe, to te osoby stały się bardziej odważne z tego powodu, że zakupem takiej nieruchomości no, chcą utrzymać wartość swojego pieniądza w czasie, licząc, że nieruchomość no, daje taką większą stabilizację, większą pewność co do utrzymania pieniędzy, którymi się dysponuje. Jak będzie? Nie wiem. Zobaczymy. Myślę, że na razie no, obserwuję też jakieś może wzmożoną chęć właśnie interesowania się nieruchomościami. W sumie w tym roku dopiero są drugi dzień pracy i są telefony, chcą się umawiać na spotkania, co oznacza, że na pewno myślą o zakupie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku i do usłyszenia.